jest dużo bardzo wydarzeń, które są istotne i które na pewno warto odwiedzić, ale myśmy chcieli zrobić taką, która będzie wyróżniała się w Gdańsku. No i padło na to, że WSB będzie służyło swoimi zasobami, wszystkimi związanymi z organizacją, z logistyką, a ja będę taką osobą, która będzie zajmowała się prelegentami, materiałem, i bo to jest fajna robota, móc wybierać dla przyszłych albo obecnych studentów WSB takich prelegentów, których na pewno warto posłuchać. Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo mi się podoba, że mimo tego, iż mamy sobotę, jest dopiero południe, to sala jest pełna. Uczestnicy zadają pytania, są aktywni, nie tylko przyszli posłuchać, ale przyszli wejść w jakąś interakcję, porozmawiać z prelegentami przy kawie, a prelegenci są bardzo fajni, bo jakby nie było, mamy Janinę czy chociażby Tomasza, z którymi często już występowałem na różnych scenach i wiem, że są to prelegenci, którzy potrafią przyciągnąć dużą publiczność. Jestem już trzeci raz na konferencji Progress Day i jestem bardzo zadowolona z tego, że co roku mnie zapraszacie znowu, więc mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy, bo możemy posłuchać i o psychologii, i o marketingu, i o statystyce, i czegoś się dowiedzieć. I że jest tyle wspaniałych osób w tym mieście, którzy postanowili wykorzystać ten wolny czas w taki sposób, żeby tu przyjść i się czegoś nauczyć, więc oby takich spotkań było jak najwięcej. Bardzo podoba mi się, że jesteśmy w tak drobnym gronie. Przedstawia Wyższą Szkołę Bankową w bardzo dobrym świetle. Nie ukrywam, że nie spotkałem się z innymi wykładami na tak szeroką skalę organizowanymi właśnie przez uczelnie w Polsce. Uważam, że to jest najlepszy kierunek, jaki można przyjąć. Dzisiaj mówiłem przede wszystkim o tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której internet, który jest narzędziem rozwijającym nas coraz mocniej i przyszłościowym, jednak nie był stopowany przez prawo. Ja jestem prawnikiem, no i bardzo bym nie chciał, żeby prawo było postrzegane jako hamulec. Mam nadzieję, że to się udało osiągnąć. Dzisiejsza konferencja, myślę, że fajnie pokazuje, że zajęcia na WSB są ciekawe. Mam okazję, przyjemność być jednym z wykładowców i tutaj są zebrane osoby, które naprawdę dysponują ciekawą wiedzą i przyjemnie się ich słucha, nawet jeżeli w przypadku niektórych dla mnie to jest nie pierwszy raz. I podobnie jest na studiach, które mam tutaj na przykład przyjemność na WSB prowadzić, gdzie wiem, że zarówno odbiorcy wiele od siebie się nauczą nawzajem, jak i od prowadzących. Opowiadałam o tym, jak bardzo ważne jest, żeby w zespole każdy miał szansę do tego, żeby zaistnieć, żeby wykorzystać swoje mocne strony, swoje supermoce i talenty. Opowiadałam o tym, że niekoniecznie trzeba być przebojowym, głośnym i takim do przodu. Można być też wycofanym, cichym i spokojnym, a tak naprawdę można wnieść do tego zespołu niezwykle dużo wartości merytorycznej, ale też takiej miękkiej, takiej ludzkiej.